Przy mikrofonie Tomasz Sternel, a moim gościem jest ojciec Bogdan Waliczek, proboszcz parafii w Biechowie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy po dużym wydarzeniu, jakim był wczorajszy odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Ta uroczystość stanowiła także dziękczynienie za 50 lat posługi Paulinów na tym terenie. Przejdźmy do szczegółów. Ojcze, co z tej okazji wydarzyło się w Biechowie? No, ja najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radiu Września za to, że po prostu ogłaszaliście zapowiedź, którą miałem przyjemność tutaj nagrać i przy serwisach. Wiele osób rzeczywiście słyszało, wiele osób mówi, że właśnie dzięki temu przybyli na tą naszą uroczystość do Biechowa. Także jestem bardzo wdzięczny w imieniu swoim, naszej wspólnoty i wszystkich naszych parafian, gości. Od tego jesteśmy, a co do samej uroczystości? Sama uroczystość, no dzięki Bogu przebiegała także spokojnie, ponieważ nie padało, chociaż chmury kłębiły się nad naszym ogrodem, nad sanktuarium, ale gdzieś tak jakoś nie dosięgały nas w tym znaczeniu, że nie było deszczu. Przewodniczył uroczystości nasz przełożony generalny, ojciec Arnold Chrapkowski z Jasnej Góry, oczywiście Paulin. I to była szczególna okazja, żeby zgromadzić się w sanktuarium wczoraj, bo przeżywamy także oprócz corocznego pustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia, przeżywamy także 50-lecie obecności w Biechowie pracy duszpasterskiej. To taki czas, kiedy rzeczywiście mogło przybyć do naszego sanktuarium więcej Paulinów, ojców, braci, byli kapłani, ale też było masę osób, które są związane z tym miejscem, które to miejsce kochają, przybywają również z Wrześni. Także jesteśmy wobec wszystkich pielgrzymów, gości, pątników. Przychodzi do nas każdego roku pielgrzymka ze Środy Wielkopolskiej. W tym roku przybyła 146 i przybyło 146 osób. Też taka charakterystyczna sytuacja. Uroczystość miała taki wymiar dziękczynny. Dziękczynienie Panu Bogu za pośrednictwem Marii, Matki Pocieszenia. Dziękowaliśmy, ale także zawsze to jest okazja, żeby prosić też o potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy te swoje intencje przynoszą, którzy mają otwarte serca, którzy tam się gromadzą, przybywają w pielgrzymkach, ale także bardzo często indywidualnie są w sanktuarium, ale też wędrują sobie po tych naszych dróżkach. Kto nie był w Biechowie, to serdecznie zapraszam. Myślę, że nie ma takich osób. Biechowo doskonale znane, myślę, wszystkim. Niedziela to oczywiście suma odpustowa, ale także festyn, prawda? Tak, takim uroczystością, takim wydarzeniom wielkim towarzyszą także takie po prostu radosne różne imprezy, można powiedzieć. I do takich atrakcji na pewno należy ten piknik rodzinny, który też organizujemy, który jest zaraz po głównej sumie, po głównej uroczystości. I na tym pikniku rodzinnym, w tym roku uświetniła tę naszą uroczystość Orkiestra Wrzesińska z Centrum Kultury. Bardzo pięknie grająca, zostało wiele osób, żeby posłuchać, żeby także się trochę rozerwać, ale była także i grochówka, i grill, i zamki dla dzieci, trampoliny, wata cukrowa. Czyli nie tylko przeżycie duchowe. No oczywiście, że tak. Dzieci też się bardzo cieszą, jak mają jakieś, mogą się tam jakoś także rozerwać. Rodzice oczywiście zawsze temu towarzyszą, żeby tam mogły się czuć bezpiecznie. Ta wczorajsza uroczystość jest doskonałą okazją do porozmawiania o Paulinach w Biechowie. Ilu ich jest, ilu was jest, jak ta wspólnota jest zorganizowana? W tej chwili w Biechowie nas jest czterech współbraci, to znaczy jest trzech ojców i jeden brat zakonny. I ta wspólnota zorganizowana jest jak każda nasza wspólnota w każdym klasztorze, ponieważ my mamy taki stały porządek dnia, mamy swoje wspólne modlitwy, mamy swoje wspólne zajęcia. Wiadomo, że w takim środowisku wiejskim, czy wręcz na wsi, bo przecież Biechowo jest wioską, to mamy dużo pracy takiej fizycznej, pracę w ogrodzie, koszenie, w zimie znowu kotłownia, różne roboty, trzeba wszystko przywieźć, przenieść, jakoś zorganizować, ponieważ też się pojawiają czasem grupy pielgrzymów, może nie takie duże, bo nie mamy możliwości, żeby przyjąć jakąś dużą grupę, ale jakieś mniejsze, to organizowanie i nie tylko modlitwy, ale także i spotkań różnych duszpasterskich czy jedzenia chociażby. Tak to wygląda. Oczywiście zawsze się cieszymy, jak możemy służyć, prawda? Jak możemy służyć u nas w klasztorze
i jest taka też wspólnota w miarę młoda, także wspólnota jest także otwarta, bardzo chętna, zaangażowana. O moich braciach mogę mówić tylko dobrze. Także. Jak to się stało, proszę powiedzieć, że Paulini w ogóle w Biechowie się pojawili? Paulini pojawili się, ponieważ było 50-lecie, więc łatwo się doliczyć, że to był 1969 rok. Pojawili się wtedy na zaproszenie księdza kardynała prymasa tysiąclecia Sługi Bożego prymasa Wyszyńskiego. Tam pracowali księża diecezjalni wcześniej. Ostatnim proboszczem diecezjalnym był ksiądz Zenon Michalak, który opuścił to miejsce, potem proboszczem Wilkowyi, takiej miejscowości chyba niedaleko Nowego Miasta. I od tamtego czasu jesteśmy, ponieważ jest to sanktuarium, ksiądz prymas, postrzegając naszą pracę na Jasnej Górze, w innych także sanktuariach w Polsce, chociażby w Leśnej Podlaskiej, czy w Leśniowie koło Częstochowy, niedaleko tam, gdzie jest nasz nowicjat, zaprosił nas, żeby w tym sanktuarium tutaj posługiwać. To nigdy nie była duża wspólnota, to były czasem 3 osoby, czasem 4, prawda? Więcej chyba nigdy nie było. No i tak to przez lata trwa. Zmieniają się Paulini, ponieważ w życiu zakonnym jest tak, że mają po prostu kadencję. Przełożeni mają kadencję i jedna kadencja przełożeńska trwa 3 lata. I jeśli Rada Generalna zatwierdzi, to jest najwyżej druga i to właściwie jest później zmiana znowu. I kolejny także pojawiło się na przestrzeni tych 50 lat. No, ja jestem 13. proboszczem. No właśnie, bo ja wiem, że ojciec jest w tej wspólnocie też od stosunkowo niedawna, bo od lipca ubiegłego roku. Jak to się w ogóle stało? To się dzieje bardzo prosto. Jak przychodzi czas zmian, kiedy poprzednik kończył kadencję, no więc przełożony generalny, właśnie ojciec generał, który wczoraj przewodniczył uroczystościom, zbiera radę, to się nazywa definitorium, no i na radzie proponują kandydata na proboszcza, prawda? Przegłosowują. No i później dostaje człowiek misję, taki czy inny zakonnik otrzymuje misję i jedzie do placówki, tam przejmuje obowiązki, działa. Jakie plany najbliższe, najważniejsze? Planów jest cała masa, ale najbliższy taki plan duszpasterski, no to jest przygotowanie się do peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W tej chwili obraz peregrynuje po archidiecezji poznańskiej. I w przyszłym roku rozpocznie się peregrynacja, też właśnie jesienią, pod koniec września, rozpocznie się peregrynacja w archidiecezji gnieźnieńskiej, na terenie której jesteśmy. I to właśnie takie dalsze plany są. Natomiast takie plany, które no, codziennie pochłaniają nas, tak powiedzmy od rana do wieczora, to są remonty, konserwatorzy, prawda, spotykania, ustalenia, bo klasztor i kościół domaga się już rzeczywiście odnowienia. Także jest to mnóstwo pracy. Oby ten plan wobec tego udało się zrealizować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ojciec Bogdan Waliczek, proboszcz parafii w Biechowie. Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję także panu. Szczęść Boże. Radio Września.